Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy na sam początek. Jak zawsze, wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dla was to jest jedno kliknięcie, a bardzo pomaga tutaj rozwijać cały kanał. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie pod filmem. Słuchajcie, lecimy z waszymi kuponami na środę, lecimy z konkursem, lecimy z promocją. Jeżeli nie macie konta w BetClicku, a założycie je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego Obstawiam50, tak jak teraz widzicie, no to możecie stworzyć pierwszy kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 5 dych, kasę można wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest wasze, można wypłacać. W tej promocji najlepsze jest to, że czy dostaniecie zwrot, czy wygracie ten pierwszy kupon, no to możecie wypłacać. Nie ma konieczności grania dalej i to jest tym wszystkim najlepsze. To jest taka naprawdę dobra promocja pod pierwszy kupon bez ryzyka. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, bez problemu znajdziecie. Teraz zapraszam do naszej grupy facebookowej. Ponad 75 tysięcy użytkowników, naprawdę sporo się dzieje. Link macie w opisie pod tym filmem i zapraszamy na naszego Instagrama. No tutaj również sporo treści i co weekend konkurs, piłeczki do wygrania. Także wskakujcie, sprawdzajcie, może zostaniecie z nami na dłużej. I lecimy z konkursem tutaj. Jak zawsze 5 dych do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? No subskrybować kanał. No zostawić właśnie łapę w górę pod filmem. W komentarzu typujecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Anglią a Polską. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClicka. Typujemy do 20:45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick. Oczywiście nie biorą udziału w zabawie, czyli taki powiedzmy sobie standardzik. No i przechodzimy moi drodzy do typów. Dzisiaj zaczynamy od propozycji Darka. Również, no od razu przypomnę, że tutaj pojawiają się kupony podesłane do nas na nasz fanpage. Jest ich naprawdę sporo, my sobie wybieramy. Jeżeli chodzi o nasze typy, no to znajdziecie je na drugim kanale. Link w opisie pod tym filmem. No i teraz lecimy już do kuponu Darka. Tutaj mamy overek 2,5 goli w meczu Węgier i overek 2,5 goli w meczu włoskiej ekipy. Czyli taki overowy dubel. No i zaczynamy z lekką argumentacją, tak jak zawsze. Numerkiem, oczywiście zaczynamy od spotkania Węgier. Numerkiem tego meczu jest zdecydowanie trójka. Węgrzy wypunktowali defensywę Polaków, strzelając 3 gole po 4 strzałach. Później dorzucili 3 trafienia San Marino. Nie był to rywal z najwyższej półki, podobnie jak nie jest takim Andora, która co prawda postawiła się Albania, ale już Polska strzeliła im 3 gole. Węgrzy idą tutaj po 3 punkty, ale z ich formą w ataku nie będą mieli raczej problemu, aby wpakować 3 gole Andorze. I taka jest propozycja Darka. Overek 2,5 goli, tutaj głównie właśnie liczone na bramki Węgier. Do tego drugi overek 2,5 goli, bo są bezlitośni dla słabszych rywali i strzelają im zawsze po kilka goli. Trafiali 4 razy z Estonią, 6 z Mołdawią, 9 goli wpakowali Armenii. W niedzielę pokonali Bułgarię tylko 2-0, chociaż próbowali swoich sił 22 razy. Litwini dostali 4 od Kosowa, kolejnego gola od Szwajcarii, a wcześniej stracili gole z Kazachstanem, Białorusią i Wyspami Owczymi. Szwajcarzy nie byli zbyt skuteczni, bo mimo 9 celnych strzałów tylko jednego zamienili na gola. Mecz ma tutaj jednego faworyta. A pewnym nie są tylko rozmiany wygranej Włochów. 42 sytuacje bramkowe stworzone przez Kosowo i Szwajcarię zapowiadają tutaj overka 2,5 goli zdaniem Darka. I taka jest propozycja, pierwsza propozycja na dzisiejszym filmie, jeżeli chodzi o kupon. Dalej mamy dubelka od Daniela. Tutaj mamy wygraną Francji i wygraną Anglię i co najmniej 2 gole w spotkaniu. Ogólnie nie ma za dużej wiary w narodzie. No ale po tych dwóch meczach chyba nie ma co się dziwić. Jeżeli chodzi o kupon Daniela, lecimy na początek z Francją. Po wtopie z Ukrainą Francuzi nie dali szans Kazachom, których pokonali 2-0. Wynik mógł być jeszcze wyższy, gdyby wykorzystali swoje szanse, takie jak karny Mbappé czy kilka słabych strzałów z naprawdę dobrych sytuacji. Bośniacy nie bez problemów ugrali remis 2-2 z Finami, a później bezbramkowo zremisowali w meczu towarzyskim z Kostaryką, z którą oddali zaledwie 2 celne strzały. Od listopada 2019 roku Bośniacy nie wygrali żadnego z 10 meczów, a 6 z nich przegrali. Francja, zdaniem Daniela, idzie tutaj po zwycięstwo i będą mieli tym samym 7 punktów w tabeli, więc mamy czyste zwycięstwo Francji i do tego, tak jak widzicie, Anglia z overem 1,5 gola. Kadra Anglików jest na tyle imponująca, że na każde spotkanie mogą wystawić 2 różne jedenastki i nadal będą na podobnym poziomie. Polacy nie mają takich zmienników i dobitnie pokazało to spotkanie z Węgrami, gdzie niezastąpionym okazał się chociażby Kamil Glik. Anglicy po dwóch kolejnych wygranych są liderem grupy z bilansem 7-0 i mało kto spodziewa się, że oddadzą to prowadzenie do końca eliminacji. Ich ostatnie 3 mecze na Wembley to bilans goli 12-0. W meczu z Polakami nie bez powodu są faworytem, a z Kane'em, Sterlingiem czy Calvert-Lewinem na spokojnie, zdaniem Daniela, no strzelą nam niestety te 2 gole, więc tutaj mamy propozycję taką mało patriotyczną, ale oczywiście no trzeba dać szansę i takim kuponom. Dalej moi drodzy, mocno grany dubelek od Łukasza, overek 2,5 goli właśnie w meczu Anglików i Polaków. I zwycięstwo Grecji do tego, po bardzo, moim zdaniem, fajnym kurcie. Zaczynam od overka. Synowie Albionu, no, są mocni u siebie.
na tyle mocni, że sami powinni pokryć overa w tym meczu. Polacy pod Sousą wyglądają, jakby nie rozumieli zamysłu taktycznego swojego selekcjonera, choć z niezbyt wymagającą Andorą to już nieco lepiej wyglądało niż z Węgrami. Na szczęście mamy taką strzelbę jak Lewandowski, któremu wystarczy pół okazji, aby strzelić gola. Z Węgrami Polacy stracili 3 gole, zdobyli 1 punkt, a tylko dzięki wylosowaniu Andory mieli szansę na poprawienie morale, no i zgarnięcie gładkiej wygranej. Szachów tutaj w tym spotkaniu jakby Łukasz się nie spodziewa, bo Anglików remis nie zadowoli. Od początku ruszą do ataku i kwestią czasu są pierwsze trafienia, których łącznie spodziewa się minimum 3. Więc tutaj mamy overka 2,5 goli i do tego, tak jak widzicie, zwycięstwo Grecji. No wiele osób, trzeba powiedzieć, wiele osób wskazywało Greków na pożarcie z Hiszpanią, tymczasem wywalczyli oni remis 1-1. No było to głównie dzięki świetnej defensywie. Pozwolili rywalom na oddanie zaledwie 2 celnych strzałów. Gruzini na inaugurację przegrali ze Szwedami, a w niedzielę stracili 2 gole z Hiszpanią i przegrali mimo prowadzenia 1-0 do przerwy. Po 2 meczach, no, są bez punktów i tutaj według Łukasza pod tym względem nie zmieni się nic, prócz liczby straconych goli, więc mamy tutaj zwycięstwo Grecji i overka 2,5 bramek w naszym polskim meczu, więc trzymamy kciuki, żeby tutaj ten overek siadł. To jest nieco lepszy typ niż przegrana Polaków, wiadomo jak to wygląda. No ale lecimy dalej. Słuchajcie, mamy dubla od Pawła, jeszcze 2 kupony, dubelek i jeden taki mocniejszy kupon z większym kursem łącznym. Na początek dubelek od Pawła, Austria dania kartki i różne w meczu Anglii-Polski, czyli dzisiaj 3 kupony, w których gdzieś tutaj przewija się ten nasz polski mecz. Dobrze, będzie ciekawiej się oglądało, więc lecimy na początek z kartkami. W grupie F nie ma tak naprawdę jednego faworyta do zajęcia pierwszego miejsca, zarówno Dania, jak i Austria czy Szkocja grać w piłkę potrafią, ale preferują też grę agresywną, która spotyka się z dużą ilością kartek. Ten mecz będzie bardzo ważny w kontekście bezpośredniej walki o awans i zarówno Austriacy, jak i Nuńczycy o tym wiedzą. Już w pierwszym meczu Danii z Izraelem były 4 kartki, w drugim z Mołdawią szybko ustawili sobie wynik pod siebie i nie dali się prowokować. Jeśli chodzi o Austrię, to najpierw było ich 7 ze Szkocją w wyrównanym meczu, a później jedna z Wyspami Owczymi, no które oczywiście potęgą nie są. Mamy propozycję na overka, kartek i do tego rożne. Anglicy na Wembley szybko zaczną układać mecz pod siebie i ruszą do przodu, nabijają przy tym dużo rożnych. Mieli ich 7 z San Marino, 8 z Islandią, 12 z Irlandią. Mimo że Polska jest zespołem lepszym od tej trójki, no niewiele powinno się zmienić w przebiegu meczu. Nasi skupią się na kontrach, które też powinny przynieść kilka rożnych. Łącznie tutaj po prostu Paweł liczy na overka, więc trzymamy kciuki, żeby i to się udało. I mamy jeszcze jeden kupon od Adriana, tutaj 5 zdarzeń, czyli już taka leciutka tasiemka i te kursy bardzo ciekawe. Tak jak wczoraj, no słuchajcie, tutaj bez argumentacji, może po prostu komuś coś wpadnie w oko, wrzucamy jeden taki większy kupon, żeby też był przekrój, a nie tylko 2 dubelki. Tutaj może, tak jak mówiłem, wpadnie komuś coś w oko, mamy minimum 1 kola Polaków, chociażby po kursie 1,69. Bardzo fajny kurs. Dalej mamy zwycięstwo Francji, co najmniej 2 gole, też wydaje mi się, że po 1,65, no to Francja musi w końcu zaskoczyć i dobrze zacząć grać w piłkę. Mamy Włochy i poniżej 4,5 goli z założeniem, że Litwa w ogóle nie strzeli, a Włosi znowu sobie będą spacerowali. Niemcy połowa, koniec z Macedonią, czyli prowadzenie do przerwy, zwycięstwo w całym meczu. No i powyżej 2,5 goli samych Węgier z Andorą i to jest bardzo fajny typ po kursie 2,11. Tutaj też, no, Andora wiadomo, że potęgą nie jest, a Węgry pokazały, że w ofensywie grać potrafią. No 3 gole chociażby strzelili Polsce, dlaczego tutaj nie mieliby 3 goli strzelić w tym spotkaniu? Więc 2,11 na to zdarzenie? Myślę, że warto się zastanowić. No a mamy wszystko. Mamy tutaj za 195 zł kupon od Adriana, 2257 zł na kuponie, czyli grane pod ten dodatkowy podatek, żeby tylko go nie przekroczyć. I myślę, że sporo fajnych propozycji na dzisiaj. Jeżeli coś wam się podoba, przekmińcie po swojemu, czy na pewno wam się podoba, żeby do nikogo nie było pretensji, bo tego chciałbym uniknąć, bo wiecie jak to jest, no wszystko może się zesrać, każdy kupon może okazać się tutaj czerwony i potem przypał będzie, także przemyślcie się na spokojnie, czy coś się podoba, jeżeli tak i na 100% się upewnicie w swoim własnym mózgu, czy wam się podoba, to wrzucajcie na kupon. Trzymamy kciuki, żeby jak najwięcej tego siadło. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji, zapraszam do naszych grup, linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie i oczywiście słyszymy się niebawem. Dobrego dnia, wygranych kuponów. Na razie.